No to witajcie, akwaryści Rafał Kudura z tej strony i ja bardzo was od razu przepraszam za mój głos, za moją chrypę. Natomiast jestem chory i to strasznie, trzyma mnie to już chyba drugi tydzień, jestem na antybiotyku, także z mówieniem też mam problem. Jeżeli będą jakieś cięcia w tym filmie, no to też mi wybaczcie, będą związane z tym, że będę miał jakiś atak kaszlu na przykład, a wierzcie mi, wcale nie jest łatwo. Dlatego też nie było filmików jakiś czas, bo nie miałem nagranych na zapas, no ale cóż. Moi drodzy, co my tu widzimy? To co tutaj jest, to jest skrzynkowe akwarium. Akwarium ma prawie miesiąc w tym momencie chyba. Nie było w nim żadnego życia, jak do tej pory. Weszły nitki, to dość ostro. Nurzaniec, który tu został posadzony, jakoś zaczął się rozkrzewiać, tak jak widzicie tutaj na froncie. Tu po prostu wylazł cały. Nurzaniec był oczywiście to na chwilę, on będzie zredukowany po jakimś czasie, dlatego że to będą zupełnie inne rośliny. Nie miałem pomysłu na to akwarium, aczkolwiek to co wiedziałem, że będę chciał tutaj mieć, na pewno to chciałem mieć tutaj małe pierniczki, które notabene kupiłem, ale poszły do innego zbiornika. Kupiłem je na Zoegzotyce, ale pokażę wam potem gdzie, co i jak, jaki kupiłem, gdzie pływają, jak na razie. No umówmy się, że nakręcę o tym inny film. No, widzicie, słyszycie. Natomiast to akwarium sobie pracowało, leciało na normalnych podmiankach, plus dodatkowo do tego szedł z Cichem Stability. No ale nie było życia żadnego, nawet ślimaka, w związku z tym wiecie, no trudno, żeby to akwarium w 100% zaczęło pracować. Natomiast dzisiaj badałem parametry, no azot jest w porządku, jest niski, także no można to akwarium już zasiedlać, tak? Tak naprawdę uwierzcie mi, ono było całe w glonach, całe w nitkach, no one zaczęły schodzić, jeszcze gdzieś tam na, widzę, że na nurzańcu pozostawały, natomiast no jeszcze zostały na korzeniach, aczkolwiek już widzę, że to schodzi, także myślę, że za chwilę nie będzie tego w ogóle. To co mnie tylko martwi, to na jednym korzeniu gdzieś tam pojawiły się śnice, ale z tym ewentualnie też postaram się sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast film nie o tym, słuchajcie. Jestem chory, więc nie chciałem się nigdzie ruszać z domu. Natomiast przyglądałem sobie, siedzę sobie przy komputerze w sobotę, jest dzień wolny od pracy, także zacząłem sobie grzebać po sieci i szukałem tak naprawdę zbrojników. Bo chciałem do 120 kupić chyba Cistrusy L333 Black White lub White w ogóle, jeżeli by były. No ale nikt tego nie ma. Na Zoegzotyce kupiłem samicę L201 Big Spot, ale to pokażę wam też w oddzielnym filmie. Nie nakręciłem filmu, dlatego że się bardzo źle czułem. Jak wiecie, słyszycie, jestem chory, wtedy dorobiłem się jeszcze bardziej, tak naprawdę. Ale to akwarium, co widzicie tutaj, miało być założenia na pielniczki oraz na małe zbrojniki. I słuchajcie, przyglądam sobie oferty i nagle moim oczom na dajże Oliksie pojawiła się oferta na dorosłą parę zbrojników L144. No cena zachęcająca moim zdaniem. Widać, że hodowca, nie jakiś tam handlarz. Ryby w domu tego człowieka od wielu, wielu lat. Nie wiem czemu sprzedawał, nie pytałem go o to, nie interesowało mnie to. Zresztą wiecie, no nie ma co pytać człowieka, czy po prostu nie ma pan pieniędzy, czy chce pan sprzedać, bo pan redukuje obsadę. No nie. Umówiłem się z człowiekiem na dzisiaj, pojechałem do niego. No i numer był z tymi zbrojnikami, fajny, dlatego że gość do mnie dzwoni, że znalazł samca, nie znalazł samicę. Poczekajcie, ale może najpierw to ja po prostu zrobię soplatkę, oświetlę miejsce, w którym położę ryby i po prostu wam je pokażę. No dobra, moi drodzy, to jest ta parka, jest to samiec i samica. Nie mam miarki teraz, ale tak jak patrzę, samiec ma około 10 cm, aczkolwiek poczekajcie, ja pójdę jednak po miarkę i wam ją zmierzę. No dobra, wróciłem, mam nadzieję, że ryby jakoś fajnie się zachowywały, nie nudziły was. Dobra, obniżę sobie statyw. I obniżę statyw, żeby się lepiej widzieli. O, tak chyba będzie dobrze.
Dobrze. Ryby to L144 Ancistrus. Ryby roślinożerne. Natomiast rybki bardzo przypominają swoim wyglądem Ancistrusa SP Goldy. No ale Ancistrusami SP one nie są, czyli nie są kundelkami żadnymi. Tylko są to prawdziwe zbrojniki L144. One tak wyglądają. Mierzymy sobie samca. Tak oczywiście też bardziej na oko. 12-13 cm. Samica ponad 10 cm. No, słuchajcie. Moim zdaniem wyglądają rewelacyjnie. Obniżymy sobie jeszcze. O, już bardziej się nie da. Samiec ma naprawdę tu poroże olbrzymie, fajnie wygląda. Samica też fajna. No i rozmawiałem trochę z człowiekiem odnośnie tych ryb. Jak tam, co tam i w ogóle. Pytałem się, czy składało już ikrę. No bo wiecie, interesowało mnie to, czy to nie są ryby jakieś chemicznie kastrowane. Czy to rzeczywiście są jego ryby. No i gość mi udowodnił, że to są jego ryby w bardzo prosty sposób. To znaczy, nie wiem po co on to zrobił, co prawda, ale wyciągnął samca z groty. Próbował wyciągnąć samca z groty. O, patrzcie, zaraz będziemy je wpuszczać. Wyciągnął samca z groty, ale rozbił tą grotę przy okazji i grota jest tutaj. Chcę, żeby stała. Mam nadzieję, że zobaczycie. Grota jest przez niego rozbita. Nie wiem po co. I tam jest ikra. Zaraz jak będę wpuszczał ryby, to Wam to pokażę. Na razie pójdą one pod aklimatyzację. No i obejrzymy je sobie za chwilę i pokażę Wam jednocześnie tą grotę. Dobra. Dobra, moi drodzy, ryby są w worku. Oczywiście nie chcę, żebyście mówili, że ja męczę zwierzaki. One są naprawdę bardzo żywe. Ale no, chciałbym je Wam pokazać z ręki. No, zwłaszcza samca, bo jest naprawdę przepiękny. Nie chcę go tutaj uszkodzić. Żeby było wszystko w porządku, zobaczcie. Zobaczcie, jakie cudo. Spróbuję Wam to wyostrzyć. No, przepiękne. Po prostu przepiękny. Macie go na mojej dłoni, więc widzicie tak naprawdę, jakie on jest wielkości. Ma te poroże cudowne. Samica jest bardzo podobnych rozmiarów. Także tutaj ja jestem super szczęśliwy, że je mam. Dlatego, że takie pary, takiej wielkości, jeszcze za te pieniądze, za które je kupiłem, to moim zdaniem w ogóle jest absurd zdobyć. Tym bardziej od naprawdę prawdziwego hodowcy, który trzymał te ryby wiele, wiele lat, widać, że miał młode. Czyli są to ryby jakby z prawdziwego i sprawdzonego źródła. Natomiast pokażę Wam teraz, kochani, drugą rzecz. Czyli tą grotę. Ja nie wiem, po co ten człowiek ją rozbił. Ja powiedziałem mu, ale po co Pan to zrobił, skoro tak naprawdę trzeba było mi tą grotę dać, ja za nią dopłacę. Samcem, jeżeli była, i tyle. No dobra. Na razie ją przełożę na szybko. To jest jakaś taka grota ceramiczna. Na razie ją przełożę. Wleję wodę, bo to jest woda właśnie z tamtego akwarium. Także szkoda by było ją zmarnować. Dobra. No dobrze. I teraz Wam pokażę, moi drodzy, co w tej grocie było. Ja tą grotę w końcu finalnie wziąłem, natomiast od razu Wam mówię, ja nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Spróbuję ją natlenić jakoś dodatkowo, ewentualnie jeżeli ikra będzie pleśnieć, przełożę ją do inkubatora. Ale zobaczcie. Nie wiem, czy to dobrze widać na filmie. Wyostrzymy. Zobaczcie, no z 50 ziaren. 50 ziaren ikry i tutaj jeszcze dodatkowo, także ja ją złożę, tak jak ona była. Szczepię ją gumeczkami i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No, fajnie było, gdyby młode z tego wyszły, ale spodziewam się, że samiec raczej wyrzuci ikrę, ikra spleśnieje i tyle. No trudno. Trudno się mówi. Gdyby sprzedawca tych ryb mi zostawił tą grotę w tej formie, która była, no myślę, że byłoby fajnie, bo on by sobie zostawił młode, ale widocznie chciał się pozbyć wszystkich ryb, które miał, także no cóż to. I jego wola, wiecie, nasz klient, nasz pan, w tym momencie to on stwierdził, że chce tak jak tak, a nie inaczej,
No i dobrze, jego wola, tak naprawdę. Ja nie miałem co tutaj się z nim kłócić, tym bardziej, że no, chciał oddać z młodymi, no to bardzo przepraszam, to bardzo proszę. Pierwszy raz coś takiego w życiu mi się zdarzyło u hodowców zbrojników, no ale cóż, dobra. Jak widzicie, wystrój akwarium jest taki jest, są tam tylko korzonki i roślinki. Dojdzie grota od grubej ryby. One są fajne, dlatego że tutaj mają do góry trochę podniesione. Także jak są bardzo młodziutkie ryby, jak się wylęgają, to idą dnem. Idą dnem, natrafiają na ściankę i cofają się. W związku z tym nie uciekają z gniazda. Ta grota była wcześniej przeze mnie umyta jeszcze dodatkowo i poleciała do z powrotem do leżenia i czekania na ryby, które miałyby tam być. Nie wiem, czy dobrze robię, że wpuszczam do tego akwarium. Trochę wcześnie jeszcze. Ja bym to akwarium jeszcze trochę odstawił, bo ja lubię czekać, aż akwarium dojrzeje w pełni, no ale trudno. No w tym wypadku już będziemy wpuszczać do tej 60x30 i tyle. No dobra, no to zaczynamy aklimatyzację. Potrwa to pewnie z godzinę, dwie. Godzinę myślę, bo to są dość wytrzymałe ryby i powinno to wystarczyć. No i pokażę Wam, jak już będą pływały. Dobra, akwariści, trochę czasu minęło. Ryby zostały wpuszczone. Nie chciałem ich dodatkowo stresować. Ale tak, tutaj jest samiec. Widzicie piękne poroże? No cudny jest. Tam z tyłu jest samica. Tutaj jest grota, ta z ikrą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oraz grota czysta, pusta. Są specjalnie obok siebie, dlatego że chcę, żeby docelowo tarły się w tamtej przy filtrze, a zobaczymy, co będzie po prostu z tą. Zobaczymy, zobaczcie. Samca. Nie chcę go już stresować, ale... O! Ach, już się schował. No dobrze, mam nadzieję, że uchwycimy go. Akwarium, w którym one pływają, przypominam, to jest 54 litry. 60x30x30. W związku z tym to jest akwarium przeznaczone dla jednej pary. Być może trafią potem do 120 lub do 140. Zobaczymy. Jak na razie są tutaj. Jestem bardzo ciekaw, co wyjdzie z tej ikry, którą tutaj widzicie. Może się da przybliżyć, żebyście zobaczyli, już jej nie chcę ruszać. Nie ma inkubatora niestety żadnego. A chętnie bym ją włożył do inkubatora, żeby tą wodę natleniał. No ale cóż, no mam nadzieję, że w tym miejscu będzie na tyle dobry przepływ wody, żeby ten samiec się na tą ikrę wachlował, jeżeli znajdzie. Aczkolwiek nie sądzę, ja myślę, że on porzuci tą ikrę teraz po prostu i będzie po ptakach. No ale no, zobaczymy. Tak jak mówiłem, akwarium jest moim zdaniem za wcześnie dla nich jeszcze przygotowane. Jeszcze powinno się ustabilizować w pełni, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Weszły trochę sinice, nie chcę tu chemii klinu stosować, dlatego że przy zbrojnikach wiadomo, że powinno się stosować jak najmniej tej chemii. No ale no, no zobaczymy. Teraz doleję trochę tej wody. Z aklimatyzacji ona trochę zeszła. Ja już tak ją dolewałem. Ale jednak za mało. Słuchajcie, generalnie tak. Jaram się strasznie. Jaram się tym, że mam te ryby. Dodatkowo jaram się tym, że od razu mam ikrę. Aczkolwiek tak jak mówię, nie sądzę, żeby z tego miodu cokolwiek wyszło. Ale może się mylę. Zobaczymy. Być może będzie tak, że tą ikrę uda się odchować. Natomiast jak macie jakiś patent, żeby szybko zrobić inkubator dla zbrojasów, to podajcie mi. Ja mam jeden patent. Jest to kotnik, a pod spodem jest napowietrzacz. Żeby tą wodę po prostu mielił jak najbardziej. Natomiast problem w tym, że nie mam napowietrzacza. No tak. Nie mam napowietrzacza, także będę musiał tutaj wymyślić jakiś inny patent. Na szybko. Jutro jest niedziela, co prawda handlowa. Mógłbym się ewentualnie do sklepu jakiegoś przejechać. No ale zobaczymy. Oczywiście cieszyłbym się z tych rybek, które by się pojawiły, aczkolwiek no, widać, że to jest świeża ikra. Może coś się z tego urodzi, może się nie urodzi. Zobaczymy, na pewno poinformuję Was w kolejnym filmie o tym. Sam jestem strasznie ciekaw. Ja na razie przyciemnię rybom trochę
trochę akwarium, żeby miał taki półcień i tyle. Nie powinien mieć zbyt jaskrawego światła. No dobrze, kochani, to są moje zakupy L144. Trafiłem je fartem. O innych moich zakupach myślę, że będę kręcił inne filmy, bo trochę ich ostatnio już było, bo były pewne pielniczki, był jeszcze dodatkowo zbrojnik. Mam tarło L201, także tutaj po trochu myślę, że pokażę Wam co i jak. Teraz wiem tylko jedno. To skrzynkowe, które tutaj jest, które jest na tym regaliku. Widzicie? Tu na pewno stanie jeszcze jedno akwarium takie, już postanowiłem. No i tam na górze sobie grzecznie stoi mini jakiś tam pokarmek. Natomiast mam nadzieję, że będzie ok. Natomiast już zamówiłem sobie jeszcze inne ryby, jeszcze inne zbrojniki. Wstępnie także, znaczy zamówiłem wstępnie hodowcę, który też część par chce się pozbyć. No ale to jak kupię, to wtedy zobaczycie jakie to są i puszczę Wam o tym filmik. Słuchajcie, póki co ja kończę, bo zaczynam tracić głos. Minęło trochę czasu od kiedy ryby się aklimatyzowały, także ja tam jeszcze trochę pogadałem przez telefon z bratem i wyszło na to, że jeszcze godzina gadania i ja ten głos bym stracił już całkowicie, także no, chcę tego uniknąć. Dam Wam znać oczywiście w kolejnych filmach, co się dzieje z ikrą. Może jutro, może pojutrze, od razu dzień po dniu. Zobaczymy, tak? Być może obserwowanie tych maluchów i kibicowanie im zainteresuje Was. Póki co zapraszam do subskrybowania kanału, bo większość oglądających mój kanał nie subskrybuje go. A zawsze fajnie, jak tych subskrybentów jest więcej. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. I do następnej akwagatki, moi drodzy. Pozdrawiam.